Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na mapce Erlengrad. Słuchajcie, moi drodzy, jak widzicie, troszeczkę sobie przeskoczyliśmy z czasem, bo tak naprawdę chyba od pierwszego dnia lata aż do samego środka, no w sumie koniec środkowej części tutaj lata w naszej rozgrywce. Czym będziemy zajmować się dzisiaj? To oczywiście będą żniwa, będziemy mieli tutaj właśnie już możliwość pierwszego takiego przetestowania na tej mapie, ile towarów wyciągniemy z pola, mając Seasons i mając Precision Farming. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie chciałbym sobie jeszcze zrobić tylko taki myk, że przygotujemy sobie TMR dla krówek, moi drodzy, bo potrzebujemy właśnie. Krówki nie mają już tam, Kamzik się, że tak powiem, zmęczył i no nie ma tam TMR-u. Więc na samym początku sobie do Kamzika tam dorzucimy. Kamzik to oczywiście jest modyfikacja, którą znajdziecie na oficjalnym ModHubie. Jest to taki fajny paszowóz, powiedzmy sobie szczerze, w takim dosyć starym stylu. Z tego co pamiętam, 16 tysięcy litrów pojemności, więc możemy tu rzucić powiedzmy około 6 tysięcy litrów kichy, dobrze mówię? Wrzucimy wtedy 4 koła sianka i powinno być w miarę ok, jak już rzucimy słomę. Gdzie ty jesteś, Kamziczku? Tu jesteś, tak? 16 tysięcy litrów, no dokładnie. Także, chociaż jakbym wrzucił jedną to jest połowa, dwie bele siana, no tak, ni w tą, nie? No tak mówię, 6 tysięcy litrów wrzucimy tego, jedną belę siana wrzucimy i zobaczymy, jak to tam będzie się prezentowało. No na razie trzeba załadować. Może 7 łyżek załadujemy tego TMR-u. Tak naprawdę możecie robić TMR tylko z kiszonki z siana. Też jak najbardziej będzie w porządeczku. Ponieważ słoma nie jest wymagana. Słoma jest opcjonalna, że tak powiem. Ponieważ TMR możecie zrobić bezpośrednio dając pół tego, czyli na przykład 8000 litrów kichy i 8000 litrów siana i też wam wyjdzie TMR. Przynajmniej powinien tak naprawdę w rzeczywistości. Więc to jest mega fajna opcja. Jeżeli mielibyście te takie wiaty, tak jak ja mam na przykład na przemasowie, czyli te takie z automatycznym układaniem bel, piana czy też słomy, no to tam też te wiaty na niektórych przypadkach działają na takiej zasadzie, że bez znaczenia, czy wy wsypiecie na przykład, macie wiatę na prostokątne bele, a ten, znaczy nie bele, tylko no, jak macie wiatę na kostki i wsypiecie tam na przykład luzem, to ona sama wam sobie te kostki zrobi, albo jak włożycie na przykład właśnie bele okrągłe, to też właśnie zrobi sobie z tego kostki, taka, wiecie, fajna. No i teraz się zgubiłem, to jest chyba trzecia. To jest chyba trzecia. Ja mam nadzieję, że tym razem nam nic tutaj jakiegoś głupiego nie wyskoczy, jak załadujemy sobie siano, bo ostatnio mieliśmy taki przypadek, nie wiem czy pamiętacie, jak robiliśmy pierwszy raz tutaj TMR, no to właśnie był problem z tym, że wrzuciłem jedną kostkę siana do kamzika, a wyrąbało nam 12 tysięcy litrów tego siana. I to było takie dosyć dziwne, bo no sorry, ale no nie miałem takiej kostki, czy tam beli z sianem, która miałaby taką pojemność, nie? Teraz chyba piąta. Zaraz sobie wskoczę tam do tego ciągniczka naszego małego i zobaczymy, bo nie pamiętam też za bardzo, jak to tam wygląda. I się to okaże. Nie no, prawie przewróciłem kamzika. Idziemy zobaczyć. 6 tysięcy, no to jeszcze jedną możemy tutaj śmiało pyknąć, będzie 7,5. Co ja gadam? 6,5 będzie, no bo 7,5 to już by było tak troszeczkę za dużo. Ewentualnie możemy zrobić tak, że wrzucimy tą belę ze słomą, ale ona wtedy będzie niepełna, wiecie, w sensie, no część tej słomy nam się straci. Tylko to nie wiem, czy to ma sens, nie, no bo jak tak naprawdę możemy sobie zrobić taki myk, że zrobimy sobie to, ten TMR taki, właśnie w sumie szkoda, że nie ma takiej opcji, że ten TMR taki lepszy na przykład i robimy tylko z kiszonki i z siana i wtedy na przykład te krowy dają nam takiego powera 105% wydajności, nie? No nie, no oczywiście tak się nie da.
Dobra, bo się zagalopowałem. Gdybyśmy tu sypali i sypali. Teraz trzeba widły do bel i skoczyć sobie tam do szopy. Niestety nie wiem dlaczego. Wszystko było w miarę w porządku, ale później coś tam się odpierdzieliło i zapisałem grę. Wyszedłem, wracam i te belki moje tam niestety one są troszeczkę rozwalone, więc słabo to wychodzi. Zobaczymy w sumie, czy będziemy się jeszcze dzisiaj zajmowali tutaj tymi żniwami. Nie no, że zajmiemy się żniwami, bo to nie jest jakiś tam problem. Chyba, że nam zajdzie tu jakiś tam artefakt wyskoczy niesamowity i nie będziemy wiedzieli, co się tutaj odpierdziela. Co ja mam też tą kiszonkę z tej łąki tutaj na dole, którą mieliśmy? O, tutaj są? To spoko? Chociaż tak się zastanawiam. Czy my późno nie mieliśmy więcej tych B? 8? No dobra, nie będzie, że 8. Okej. Okay. Nie będę się kłócił z gromną, bo mnie na pewno, gra by mnie na pewno nie oszukała. To co? Tak, tutaj mamy słomę, tu mamy sianko. To najpierw sianko. I odnoszę wrażenie właśnie, że kuźwa, siana też miałem więcej, nie? Co tu się odpierdziela? Nie wiem. Dziwne to jest teraz. Nie wiem, o co tu chodzi, tak naprawdę, serio. Może miałem tylko tyle, a nie pamiętam. Ale nie sądzę, no z tyłu powinienem mieć podwójnie. Słuchaj, Kamzik. Jak to tam u Ciebie wygląda, panie kolego? No i mamy TMR teraz. Mamy 10 tysięcy. No zobaczymy, najwyżej nie będziemy mieli TMR-u. Wrzucę sobie jedną kostkę słomy. Obawiam się, że jak wrzucę słomę, to może nam spaść... chyba siano za nicko. To wtedy musiałbym rzucić jeszcze jedną kostkę siana. Ewentualnie rozciąć tą kostkę siana. Na Global Company się da to zrobić. I właśnie załadować łychą trochę siana, nie? Słoma teraz, kurde, co ja robię? Dobra, zobaczymy. No tak zrobimy najwyżej, nie? Że jeżeli na przykład tej słomy by tu było za dużo, bo tak można by było robić, że 6000 tego i 6000. Nie no, mamy TMR, no to pejka, spoczko. To mi pasuje. Więcej kiszonki możemy dawać, mniej sianka i będzie ok. Tutaj tak chyba do koryta jakoś za dużo nie musimy wrzucać. Jak mówiłem, ja tutaj słomę to będę dawał tym krowom na zimę, jesień. Wiosna, lato będziemy sobie tutaj darowali słomę i niech nam robią gnojowice tak naprawdę, nie? Powinno być ok. Tura też mogę odpiąć. Nie jest potrzebny. Do żniw tam przynajmniej. No dobra. To co, wskakujemy sobie do kombajnu chyba na początek od razu. I lecimy. Żniwa mamy do zrobienia na polu numer 25, na którym mamy zasiane owies mamy. Dobrze mówię. Więc dzisiaj żniwa owsa. Wyjeżdżamy tutaj z tej wiaty. Chyba, że ta wiata może zjada te łomy i siano. Kurde, nie wiem. Serio, ale mi się wydaje, że miałem więcej tego towaru. Jeżeli oglądacie dosyć uważnie odcinki, to dajcie mi znać w komentarzu, czy faktycznie miałem tego więcej, czy nie. Bo, kurde, nie wiem. Mamy header. Okej. Jedziesz, bizonek, kurde. Pamiętam, że na pierwszym odcinku z tej serii napisaliście, że no, bizon w Alpach, nie? No tak, bizon w Alpach. I co? I nikt mi tego nie zabroni, bo to jest gra. Wiem, że sobie, pewnie by sobie nie poradził w takich górzystych terenach, takich normalnych warunkach.
No bo to jest, nie oszukujmy się, dosyć słaby kombajn. Jeśli chodzi o takie, no więcej koni by tu przynajmniej musiało być. Wtedy myślę, że może by sobie jeszcze ogarnął jakoś, dał radę. I zastanawiam się, tam na przykład jest tak troszeczkę bardziej wiecznie. Wtedy ta kabina musiałaby być zabudowana, bo inaczej no mordę by mogło wykrzywić na takim dużym mrozie. Znaczy, no na mrozie się nie robi żniw, kurde. Ale jak wieje, wiecie o co chodzi. No w lato w sumie jest gorąco, więc ten wiatr powinien być ciepły. Nie wiem, tak sobie tylko pierdzielę. Dobra, jedziemy na pole. Możecie mnie za to pocisnąć w komentarzach. Co ty w ogóle wygadujesz? Jak ci może mordę zmrozić w kombajnie, w bizonie, jak żniwa się robi latem? Kurde. No, ale ogólnie widoki są piękne. Fajnie to wygląda. Niestety tylko Giants się nie postarali, jeśli chodzi o te tekstury takie na końcu mapy. Bo mamy taką normalnie odcinkę, nie? Jakby tam dalej był koniec świata dosłownie. Co jest mega słabe. No i my już jesteśmy tutaj na miejscu. Tak się naprawdę mega się zastanawiam, jak to będzie sypało. Nie pamiętam, bo my tutaj mieliśmy żniwa. Jakbym mogłem zrobić troszeczkę inaczej. I to, co było tutaj pierwotnie na tym gospodarstwie, jak sobie kupiliśmy na tą 25, trzeba było posiać to samo i zobaczyć, jak to będzie wyglądało wydajnościowo. Bo ja się też zastanawiam, wiecie co, jak to się zgrywa z sezonami, nie? Tak naprawdę. No bo na sezonach też mamy na przykład ten płodozmian. I w momencie, gdy właśnie mamy na płodozmianie, zależy jak mamy tam ustawione, tak, ale no, też to ma duży wpływ na wydajność, tak? Ja nie wiem, czy tutaj z prasą od razu lecieć? Możemy z prasą przyjechać, znaczy podepniemy sobie ciągnik pod prasę. Gdzie ty jesteś, panie kolego? Tutaj jesteś, dobra. I tą taką słomę z owsa to też jest fajna opcja. Ta słoma z owsa jest delikatniejsza niż taka z żyta, na przykład. No i co bym chciał naprawdę w następnym farmie właśnie odnośnie tutaj zbóż i tak dalej, to no kurde, nie oszukujmy się, my chcemy żyto i przężyto do gry, dodane oryginalnie. Już chłop tam z koniczyną, na przykład, ale żyto, przężyto, mówiłem też kiedyś o łubinie na przykład, że łubin też mogliby dodać, byłoby spoko, nie? Dobra, ten se teraz pojedzie. A ten mi zgasł. Nie gasimy kombajnu na chwileczkę, jedziemy. Panie kombajnisto, zobaczymy, ile się zbierze tutaj z tego pola. Ja liczę tak na całkiem taki przyzwoity plon. Nie oszukujmy się, no kurde. Co to ma znaczyć, nie? Więc fajnie by było tutaj zabrać troszeczkę tego towaru. No i siedzimy sobie w bizonku. Jak tam zegary? Nie zagotował się jeszcze, to spoko. Zaraz tam przyjedzie nasz kolega, jedzie już tam na rondzie jest. I będziemy, ustawimy go sobie na followku, tylko ja jeszcze tutaj do tego będę musiał dojechać. Chociaż myślę, że, no zobaczcie, że tak naprawdę w jedną stronę my jesteśmy gdzieś w połowie pola teraz, tak mi się wydaje, nie? Że w jedną stronę to może być ze 2000 litrów. Owiec, żeby tak sypał, to jest dla mnie nowość. Serio. Serio. Dobra, kolega już tutaj do nas dojechał i lecimy z tematem. Na follow me sobie ustawimy za bizonem, bo i tak będę jeździł raczej tak dookoła w miarę, więc bez problemu. Trochę wiem, nie zgrywa się to za bardzo. Bizon to jest taki kombajn na początek, który mamy. My oczywiście będziemy go chcieli później wymienić i ogarnąć sobie coś tam takiego, wiecie, troszeczkę mocniejszego, jak najbardziej. Ale chciałem zacząć takim fajnym właśnie akcentem bizonek jak najbardziej. Czy ona nie ma tutaj tego automatycznego rozładowania? No chyba miała to automatyczne. Dobra, teraz już na pewno będzie miała automatyczne na followku. Dobra, Kazik tam jedź za mną, tylko nie za blisko, żeby ci się w mordę nie kurzyło, nie? No jakby te... O, właśnie, mogłem dać tego ziomka, ten ciągnik bez kabiny.
To dopiero by mu się tam kurzyło w gębę. Ogólnie jest dosyć ciemno, nie wiem czemu na tej mapie. Mamy środek lata, niebo niby jest w miarę przejrzyste. Jak sobie zobaczymy tutaj, właśnie to też jest słabe, bo nie możemy zmieniać tej pogody. Na sezona, tak naprawdę. Nie wiem. No trudno, szkoda. Jedziemy sobie z tematem dalej. No zobaczcie to, nie? 2000 litrów z takiego przejazdu. To ja dojadę w tamtą stronę i ja tu będę musiał przyjechać z gościem, który będzie odbierał z kombajnu. O, z tej perspektywy jakoś lepiej to wygląda, te żniwa. Mi się przynajmniej wydaje. No w sumie możemy jechać jeden obok drugiego, bo mamy tutaj miejsce na wykręcanie bez problemu. To lecimy dalej. Dojadę sobie w tamtą stronę i pewnie będę musiał tutaj przyjechać ciągnikiem z przyczepą. Same żniwa tutaj powinny nam troszeczkę też zająć czasu. Tak naprawdę. Czy ja wszystko zgarniam? Wszystko zgarniam. Tamten jedzie? Zaraz będzie, że się zgubił, kurde Felek. Nie, nie zgubił się, jedzie za nami, no to spoko. Bo czasami oni mają tendencję do gubienia się, wiecie? Na follow me. Też zauważyłem, że dużo osób w komentarzach pod moimi właśnie starymi filmikami pisze na temat tego, że spoko, że właśnie nagrywam takie odcinki z tym follow me na przykład, bo nie wszyscy też wiedzieli na przykład, jak tego follow me używać. Odcinek tam jest, myślę, że dosyć jasno zrozumiały. Trzeba też pamiętać o tym, że ja jak nagrywam odcinek, to on nie zawsze jest, że tak powiem, do bieżącej wersji modyfikacji. Kurde, zobaczcie. Ja tutaj widzę potencjał na tym Precision Farming. Ja się boję Felsbrun, nie? Na Felsbrunie, jak tak będzie sypać, to może być naprawdę niezła jazda. Zgasimy sobie. Zabierzemy tego, bez kabiny. I jedziemy. Odbierzemy z kombajnu. Myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Jeżeli odcinek wam się będzie podobał, to oczywiście pamiętajcie, moi drodzy, o zostawieniu łapeczki w górę i zasubskrybowaniu kanału. Co mnie będzie niezmiernie cieszyło. Im więcej łapeczek, subskrypcji, to ja się cieszę i mam więcej ochoty oczywiście do nagrywania. Motywujecie mnie pewnie, nie? Ale te wasze komentarze właśnie pod tymi moimi poradnikami, czy też właśnie pod filmikami z modyfikacji różnych, no to już jest naprawdę ogromny plus, bardzo wam na to dziękuję, bo tam jest mega pozytywny odzew. Ja też te modyfikacje testując, to no poświęciłem na to bardzo dużo czasu. No jak widać, opłaciło się, bo jesteście tym mega zainteresowani. Może jeszcze wrócimy do tego nagrywania tych modów z tego Global Company. Na razie nie znalazłem żadnej takiej dosyć ciekawej fabryki, więc no na chwilę obecną sobie to po prostu tak troszeczkę odsunąłem. Ale na pewno będziemy wracali, nie? To jest, wiecie, jak będą jakieś ciekawe modyfikacje, to no na spokojnie sobie do tego będziemy gdzieś tam próbowali wrócić. Także będzie co robić, nie? Jest jedna fajna modyfikacja na ModHubie. Wiecie co, można tak skończymy tutaj ten odcinek, to na koniec wam pokażę, co mi moją uwagę tak naprawdę na ModHubie teraz dosyć mocno przykuło. Jest to, powiedzmy, swego rodzaju przyczepa, że tak to nazwę. No nie, nie można tego nazwać przyczepą, ale no coś do odbioru różnego rodzaju towarów, na przykład o sypkich, bądź nawet bele można tam załadować, z tego co widziałem na miniaturze, więc zaraz wam to pokażę. Myślę, że wam też się to spodoba jak najbardziej, nie? No i okej, sypiemy. Także jeszcze raz przypominam, jeżeli wam się podobał tutaj odcineczek ze żniw, dajcie znać w ogóle, czy wygracie na Precision Farming. PH tutaj, jak widzicie, już mamy dosyć niskie po skoszeniu. Jak wygląda na przykład z azotem. O, a plon. A, to wtedy dopiero pokazuje plon.
Okej, czyli mamy na 115% te nasze plony. Tutaj ten kawałek był taki trochę gorzej. A czemu? Cholera wie. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No na razie łączny zarobek mamy taki. Okej. To jest ciekawe. Ten już jest wysypany. Dobra, to lecimy na tego modhuba. Teraz do was wracam. Dobrze, moi drodzy. I to jest, kurde, wóz. Normalny, no, bez kitu wóz, nie? No, na modhubie takie mamy smaczki. Więc jeżeli ktoś chce, no to zobaczcie, mamy opcję nawet do przewozu drewna, kłód na takim wozie. I ja pamiętam, że my dokładnie tak samo robiliśmy. Zdejmowaliśmy te wszystkie, wiecie, dechy po bokach. I tak właśnie też właśnie woziliśmy sobie drewno na chatę. Także spoko, nie? Forwood minus 200, for bells plus 100, czyli dla bell tutaj trzeba troszeczkę więcej zapłacić, ale myślę, że no opcja no przekozacka, nie? Myślę, że nawet zrobimy sobie jakiś tam odcineczek. Ja tą modyfikację nawet sobie pobiorę i chyba ją dorzucimy na naszą serię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego. Hej!